Ida Kamińska pierwszą i jedyną Polką z nominacją do Oscara dla najlepszej aktorki. Przegrała z legendą kina. Ida Kamińska to pierwsza i jedyna Polka nominowana do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Kropka. Przegrała o włos z największą sławą światowego kina. Przypominamy historię tej aktorki i jej nominację. Oscary 2024. Oscary to najbardziej prestiżowe na świecie nagrody filmowe. W 2024 roku zostaną rozdane po raz 96. Cała branża filmowa czeka z niecierpliwością na ten wyjątkowy moment. Przez jedną noc oczy niemal całego świata zwrócone są wówczas na świat filmu. Tegoroczna gala rozpocznie się w poniedziałek 11 marca o północy czasu środkowoeuropejskiego. Nagrody zostaną przyznane w 24 kategoriach. Na gali wiele razy można było zobaczyć polskich artystów, a jedyną osobą z Polski, która otrzymała słynną złotą statuetkę, jest Ewa Braun. Scenografka została doceniona za pracę przy filmie Lista Schindlera. W historii słynnych nagród zapisała się również Ida Kamińska, która jest jedyną Polką nominowaną w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Kim była Ida Kamińska? Ida Kamińska na świat przyszła w 1899 roku. Urodziła się w Odessie, a od najmłodszych lat była związana ze sceną. Jej rodzice Abraham i Ester Kamińscy również byli aktorami. Artystyczną drogę wybrało też rodzeństwo. Siostra Regina również została aktorką, a brat Józef kompozytorem. Jako sześciolatka zaczęła występować w teatrze, który kochała najbardziej, ale w jej dorobku nie zabrakło też ról w filmach. Gwiazda występowała przede wszystkim w teatrze, a pierwszy raz przed kamerą stanęła w 1912 roku. Wspólnie z matką zagrała w niemym filmie Mirelle Efros. Na swoim koncie miała wiele zawodowych sukcesów, ale zdecydowanie tym największym była rola w filmie Sklep przy głównej ulicy, w którym zagrała w 1966 roku. Ida Kamińska nominowana do Oscara. Ida Kamińska w 1967 na zawsze zapisała się w historii kina. Wówczas film Sklep przy głównej ulicy został nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, a ona sama została wyróżniona nominacją w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Mam ogromną satysfakcję, że w 20 lat po wojnie zagrałam w pierwszym filmie i właśnie on osiągnął tak wielkie uznanie. W Ameryce doprawdy nie było ani jednego człowieka teatru i filmu, który by o Sklepie przy głównej ulicy nie wiedział. W Nowym Jorku kupują bilety z 5-dniowym, tygodniowym wyprzedzeniem. I tak we wszystkich innych miastach, gdzie ten obraz wyświetlają, mówiła Ida Kamińska na antenie Polskiego Radia w 1966 roku. W filmie, którego akcja toczy się w 1942 roku, Ida wcieliła się w postać sklepikarki Rosalie Lautman. Za tę rolę otrzymała nie tylko nominację do Oscara, ale również do Złotego Globu i nagrodę na festiwalu w Cannes. Wielu twierdziło, że to właśnie ona zdobędzie złotą statuetkę. Niestety tak się nie stało. Nagrodę otrzymała wówczas Elizabeth Taylor.
chociaż Ida w pięknej kreacji i z wnuczką u boku pojawiła się na gali i czekała na wejście na scenę, to musiała obejść się smakiem. Chociaż gwiazda dostała mnóstwo propozycji po nominacji do Oscara, to niestety musiała je odrzucić. Po powrocie do kraju nie miała łatwo w Polsce, nasilał się antysemityzm, a ona sama dostała od rządu propozycję, by zrzec się obywatelstwa w zamian za wyjazd do USA. Aktorka przyjęła ultimatum i wspólnie z rodziną przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do USA zagrała w jeszcze jednym filmie, czyli The Angel Levine.